Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołdyńska i kolejna część naszego programu w studio. Witam naszego gościa, Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Kłaniam się państwu. Panie pośle, ogromny bój o Warszawę, o stolicę i cały czas jedna wielka niewiadoma, kto tym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości będzie. No bo zwróciłbym uwagę na dwie sprawy, pani redaktor. Jedna, że jakby nasi konkurenci postawili sprawę do góry nogami, a my staramy się to zrobić w sposób racjonalny. Dlaczego do góry nogami? Do góry nogami, bo najpierw tam w zaduszki, zdaje się, ogłosili kandydata po jakichś wewnętrznych tarciach, po czym zaczęli się zastanawiać, co tu zrobić, żeby się odróżnić od, żeby jednak nie dać się przykleić do pani Gronkiewicz-Waltz. No i stąd pan Trzaskowski, te pierwsze jego hasła to były mniej więcej takie same, jak startował na posła w Krakowie. My natomiast no, zaczynamy od zbudowania programu i takiej oferty jak najciekawszej dla mieszkańców, no i za tym będą szły sprawy personalne. No, natomiast czyli ten program już jest zbudowany? Jak wygląda? No jest budowany już na etapie wszystkich województw, te programy są i schodzą, że tak powiem, niżej. Natomiast no, ale warszawiacy, czy też i mieszkańcy innych miast czy też miejscowości nie znają ani programów. No dobrze, no ale to poznają programy. Programy będą poznane. Oczywiście jak przyjdzie na to, przede wszystkim kampania wyborcza. Pan Trzaskowski ogłosił, że prowadzi kampanię. W jaki sposób może prowadzić kampanię, jeżeli zgodnie z wytycznymi, zgodnie z zasadami, z kodeksem wyborczym jest to dzisiaj jeszcze niemożliwe. Także to też jest czy ciekawe pytanie, które pan Rafał Trzaskowski. To, nie wiem, no, nie śledzę wszystkich jego słów, ale wczoraj coś takiego powiedział w jednej z komercyjnych stacji. No, i też bym, pani redaktor, zwrócił uwagę i pani, wszystkim państwu, że my się tak zamykamy tylko tam Warszawa. No, Warszawa jest najbardziej prestiżowym miastem, ten bój, bo to jest stolica, ale najważniejsze są w moim przekonaniu wybory do sejmików. Zwrócę państwu uwagę, że to tam, gdyby policzyć cały budżet wszystkich województw inwestycyjny, to jest on większy niż budżet inwestycyjny, który ma premier polskiego rządu pod sobą. Tak więc oprócz Warszawy jest kluczowy i rzeczywiście nie powiedziałbym, że jest kluczowy. Ja, może zwłaszcza tak dlatego, że w Warszawie trudno będzie pokonać kandydata PO. Wie pani co, nie wiem, czy trudno będzie pokonać. Na pewno dla formacji prawicowej, konserwatywnej zawsze stolica, niezależnie czy chodzi o stolicę Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych czy innego kraju, będzie no, trudniejsza niż dla sił liberalno-lewicowych. No to jest jasne. No, wynika to z pewnych prostych przyczyn. Natomiast ja staram się mówić o tym, że tak, ja jestem z Bydgoszczy i dla mnie, szczerze mówiąc, ważniejszy jest wynik w Bydgoszczy niż w Warszawie. Prawa i Sprawiedliwości w Bydgoszczy? Nie znamy, ale będziemy na pewno znali. No właśnie, spośród nazwisk, które wymieniamy teraz, jeśli chodzi o Warszawę, to jest Patryk Jaki i oczywiście Michał Dworczyk. Dzisiaj słyszeliśmy wypowiedź Tomasza Rzymkowskiego, który twierdzi, że żaden z tych panów nie będzie kandydatem PiS na prezydenta Warszawy, że będzie to Mariusz Błaszczak. Jeżeli pan poseł Rzymkowski, którego szanuję, no ale jest posłem Kukiz 15, on wie, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, to mu serdecznie gratuluję, ale to wie pani, no to tak jak z przewidywaniami, kto zdobędzie Mistrzostwo Świata, czy zgarnie jakąś nagrodę. No, jakby niedługo będą decyzje ogłoszone i myślę, że ten etap spekulacji zamkniemy, tylko tak jak podkreślam, to nie jest najważniejsza, nie jest tylko sprawa personalna. Zresztą obaj kandydaci są bardzo dobrzy i bardzo dobrze przygotowani, ale jest jeszcze cała ta nadbudowa programowa, cały sztab ludzi, który stoi wokół, no i pomysł, jakaś wizja danego kandydata na miasto. To są sprawy, sprawy bardzo ważne, a w przypadku Warszawy jest tak naprawdę do wyboru jeszcze dla mieszkańcy, muszą sobie postawić jedno zasadnicze pytanie. Czy chcą kontynuacji, czy czwartej kadencji pani Gronkiewicz-Waltz, tym razem w być może ładniejszym opakowaniu,
czy też chcą realnej zmiany. No, realna zmiana, czy to się komuś podoba, czy nie, może przyjść tylko z Prawem i Sprawiedliwością. Czy bój o inne miasta, tak jak pan powiedział, że być może nawet ważniejsze niż bój o Warszawę, jest dla Prawa i Sprawiedliwości do wygrania? Wiemy, że w takich miastach jak choćby Gdańsk, czy Olsztyn, czy Kraków, że te miasta trudno będzie odbić. No, to znowu jest ten sam problem, oczywiście, o którym mówiliśmy w stosunku do stolicy, no bo w ogóle w wielkich miastach, wielkie miasta są, wiadomo, łatwiejszym terenem do zagospodarowania, ponad 50%, bo taką mamy ordynację, dla sił tych liberalno-lewicowych. Natomiast no, też zwrócę uwagę, nawet Andrzej Duda, tak, kandydat bardzo dobry, który wygrał w skali kraju, na przykład w Bydgoszczy przegrał 40-60 z Bronisławem Komorowskim. To pokazuje, jakby oczywiście też skalę wyzwania, przed którym stoi Prawo i Sprawiedliwość, bo mniej więcej ten rezerwuar głosów pewnie w przypadku wielkich miast dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości będzie wynosił około 30-kilku%, dla naszej konkurencji 40-kilka. A kluczowe rozstrzygnięcia będą zapadały w obrębie 20-kilku% mieszkańców, dla których najważniejszą sprawą nie będzie szyld Prawa i Sprawiedliwości, Platformy czy czegokolwiek innego, tylko to, co dany kandydat proponuje dla swojego miasta. Dlatego tak ważne jest tutaj, i tak śmiem twierdzić, no, to, co kandydat ze sobą niesie i co ma do zaoferowania mieszkańcom. No, jeżeli nasi kandydaci będą prowadzili w tych wymienionych miastach kampanię pod hasłem, nie wiem, PiS rządzi w kraju, no to my też chcemy rządzić w naszym mieście, wywiesimy plakaty i pójdziemy dwa razy rozdać ulotkę i zrobimy trzy konferencje prasowe, no to szans na zwycięstwo są bardzo niewielkie. Natomiast jeżeli zaproponują ciekawy pomysł na miasto, to myślę, że one się zwiększają, bo z kolei nasza konkurencja skupia się tylko na jednym. I im się wydaje, że to jest jedyny pomysł i sposób na wygranie. My jesteśmy przeciwko PiS-owi, zatrzymajmy PiS. Tylko ludzie, którzy mieszkają w miastach, którzy żyją z prawami swojego miasta, nie zawsze żyją z prawami tej wielkiej polityki. Raczej chcą posłuchać kandydatów, co mają do zaoferowania właśnie Bydgoszczy, Łodzi, Krakowowi, Poznaniowi i tak dalej. No ale to równie dobrze w tych miastach ludzie mogą powiedzieć: mamy dość wielkiej polityki, nie chcemy ani PO, ani PiS, bo tak, przecież czasem kandydaci też mówią. Samorządowi właśnie takie niosą hasła na sztandarach: nie jesteśmy ani PO, ani PiS. No tak, to jest oczywiście często taka próba, no jakiejś ucieczki, jakiegoś, nie zawsze, mówię czasem, jakiegoś oszustwa, jednak doświadczenie pokazuje, jakbyśmy spojrzeli, no właśnie, Warszawa, proszę zobaczyć, Poznań, Łódź, Gdańsk, w tych wszystkich miastach wygrywali kandydaci z szyldem partyjnym i to z szyldem w tym wypadku Platformy. Ale to nie musi być oszustwo, czasem po prostu bezpartyjni kandydaci, czy też kandydaci innych partii. Oczywiście wygrywają. Nie, ale bo to jest to, o I czym starałem się. Samorządowcami. A to też się zdarza, jasne. To jest to, co chciałem spróbować powiedzieć, że jakby patrzymy często z perspektywy tej ogólnopolskiej Warszawy na to, że tu jest jakieś starcie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy, ale ludzie w sporej mierze, nie wszyscy, ale bardzo dużo, patrzą jednak, kto to jest, jaki kandydat, co on ma do powiedzenia. Jeżeli nawet duża formacja, i to także my, jeżeli będziemy z kolei wystawiali bardzo słabych kandydatów, to oni nie będą wchodzili do drugiej tury, więc to jest naszym oczywiście zadaniem, przedstawić mieszkańcom jak najlepszą ofertę. Oczywiście, czy z niej skorzystają, to już jest odpowiedź otwarta. I kolejne zadanie, tym razem zadanie na poziomie rządowym, to odchudzanie rządu i dymisja 17 wiceministrów, poniedziałkowa dymisja. Teraz ta kwestia wiąże się z zatrudnieniem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dwóch osób, Anny Plakwicz i Piotra Matczuka, tych, którzy prowadzili kampanię Sprawiedliwe Sądy. Bardzo głośno na dzisiaj, szeroko też komentowana kwestia, jak pan by ją ocenił?
Nie wiem, co powiem szczerze, no, nie znam ludzi, więc trudno mi ich oceniać w jakikolwiek sposób. Nie miałem nigdy możliwości współpracowania. Nie odpowiadam za nominacje w rządzie, więc pan minister Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, szczegółowo to wyjaśniał i myślę, że nie ma co specjalnie się nad tym tematem rozwodzić. No, premier ma prawo w taki sposób sobie kompletować współpracowników, jaki uzna za stosowne. Z punktu widzenia przeciętnego Polaka ważniejsze jest to, jak ta kancelaria będzie funkcjonowała, a nie czy taki pan albo taka pani gdzieś pracuje. Ale ta kwestia będzie wiązała się, no szczególnie teraz, właśnie z kwestią odchudzania rządu. Czy rzeczywiście, jeżeli dymisjonujemy, państwo dymisjonują jako rząd 17 osób i mówią o tym, że należy przycinać koszty, że te osoby nie zostaną gdzieś umieszczone w innym miejscu, że po prostu ich tam już w rządzie nie będzie, albo przejdą do administracji, choć Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, mówiła, że to nie jest swojego rodzaju przemeblowanie, ale już zwolnienia tych osób, no to jak odczytywać tutaj taki ruch w KPRM? Ale, no, pani redaktor, no to są dwie inne sprawy. Premier przedstawił systemowy pomysł na rozwiązanie jakby ilości ministrów i jakby funkcjonowania kancelarii, no ale to nie oznacza, że teraz do końca wyborów no, nikt nie przyjdzie pracować albo nikt nie odejdzie z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Także naprawdę ja rozumiem, że medialnie ktoś tym żyje, ale no, umówmy się, no, to naprawdę jest sprawa zupełnie trzeciorzędna. Więc no, nie przykładam. A pan jako poseł nie żyje odchudzaniem rządu, nie zastanawia się, kto będzie następny? No nie zastanawiam się, bo to nie jest ani moja rola, ani moje zadanie. Ani nikogo nie nominuję, ani znikąd nie mogę być zdymisjonowany, bo jak pani zauważyła, jestem posłem. Także, ale z pewnością nie. Już zastanawia się pan nad kwestią zarobków i posłów, i wiceministrów, prawda? Niespecjalnie. Też ale, niespecjalnie. Ale no, zarobki są znane powszechnie, także wszyscy epatują tym bardzo głośno, także myślę, że nie wiem, o czym, nad czym bym się miał zastanawiać. Kolejna kwestia w takim razie, bo rozumiem, że nie jest pan za podwyżkami w resortach. Wie pani co, no, premier przedstawił jakiś systemowy pomysł na rozwiązanie tego stanu rzeczy, czyli przeniesienie też podsekretarzy stanu do służby cywilnej. No, sytuacja, to jest chyba rozwiązanie dobre i może być zrozumiałe. Z jednej strony mniej przywilejów takich związanych z atrybutami bycia ministrem, z drugiej strony wówczas możliwość jakiegoś dla tych fachowców, często z rynku, większego wynagrodzenia, no, ale w ramach tego, co można zaproponować w urzędzie centralnym. Także no, to się wydaje pomysłem dobrym, a kwestia zarobków posłów w tym w ogóle nie stoi, także tutaj się nic absolutnie nie zmieni. Na koniec, bo zostało nam dosłownie już mniej niż 5 minut, chciałabym poruszyć jeszcze kwestię Krajowej Rady Sądownictwa. Słowa Patryka Jakiego w rozmowie z naszym portalem wpolityce.pl. Przypuszczaliśmy, że są pewne nieprzekraczalne granice, takie jak obowiązujące prawo, których elity sędziowskie nie będą przekraczały. Widać jednak, że nie cofną się przed niczym. To słowa skierowane do pierwszej prezes, pani Małgorzaty Gersdorf. No, wszyscy byśmy sobie życzyli, by było to, co się wydaje naturalne i oczywiste, czyli by zarówno sędziowie, jak i ich przedstawiciele sprawujący najwyższe funkcje, jak pierwsza prezes Sądu Najwyższego, no, postępowali w zgodny sposób z konstytucją i z obowiązującymi ustawami. Czemu tak nie robią, no to jest odpowiedź, pozostawiam otwartą. No i zwrócę uwagę, że ta w ogóle cała histeria wobec reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce dla mnie osobiście jest niezrozumiała. No, pada wiele zupełnie absurdalnych argumentów. No, cały czas słyszymy o jakieś niedorzeczne historie, przyzna
pani redaktor o tym, że to jest jakiś powrót do komunizmu czy coś. Znaczy to zupełnie inaczej. Znaczy w ogóle mówimy o funkcjonowaniu przez 20 kilka lat pewnego systemu kastowego, bo w ogóle cała Trzecia Rzeczypospolita została zbudowana jako taki system kastowy. Można powiedzieć, że była to Rzeczypospolita kastowa. I wywrócenie tego stolika spowodowało taką wściekłość, ale ja tak z ciekawości zwrócę państwu uwagę, że na przykład zarówno jeżeli spojrzymy na polską tradycję, czy to w Konstytucji 3 maja, którą świętujemy, jak przypominam, każdego roku, tam był zapisane jasne, Sejm wybiera sędziów z Sądu Najwyższego, a sejmiki innych. Jeżeli spojrzymy na Konstytucję w drugiej RP, to prezydent Rzeczypospolitej mianował sędziów, czyli władza wykonawcza, więc w Polsce nigdy nie było tradycji takiej oto, by władza sądownicza była samą sobie, bo to jest władza, nie żadne wolne sądy, to jest władza, i by sama z siebie wszystkich rekrutowała, by sama z siebie wybierała i by nikt na nią nie miał żadnego wpływu. Po to jest trójpodział władzy i to jest istotą trójpodziału władzy, by wszystkie władze się równoważyły, a nie by jedna była wyjęta spoza wszelkiej kontroli, bo to wówczas zawsze jest ze szkodą dla obywateli. Ale chyba pani Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes, ma inne zdanie. Sądu Najwyższego ma inne zdanie. Delikatniej tak to pani ujęła. Przywilejów swojej kasty. No, można to zrozumieć tak po ludzku, ale z punktu widzenia myślenia w kategoriach racji stanu to wiele wspólnego nie ma. Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję tym bardzo. Zdaniem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję raz jeszcze, szanowni państwo. Dziękuję również państwu za uwagę w tej części naszego programu. Za chwilę kolejna rozmowa.